Kobietom Francja kojarzy się głównie z modą. Panie marzą o pięknych kreacjach znakomitych francuskich projektantów. Stąd na jubileuszowych 20 dniach frankofonii na Uniwersytecie Zielonogórskim nie mogło zabraknąć stoiska z odzieżą, konkretnie bielizną. Taki troszeczkę styl młodzieżowy, głównie t-shirty, bluzy, komplety takie bielizny. Z takim przekazem dość przewrotnym, jak samo logo wskazuje, jest to taki kłaniający się diabełek, mówiący pardon. Panowie owszem o bieliźnie mają wiele do powiedzenia, ale dziś bardziej interesowała ich kuchnia. Ciasta francuskie królowały w niewielkiej kawiarence zaaranżowanej w Instytucie Neofilologii. Jeśli chodzi o Francję, to myślę, że winko jako pierwsze. Potrawy, owoce morza, wiadomo. To było się ciężko przekonać na początku do tego, ślimaki i tak dalej. Ale co mi się podobało, to uliczki, czyli miasto zbudowane tak, że na każdym kroku jest bar, restauracja. Mogłoby to być u nas deptak, tak można by było zagospodarować, żeby coś się działo. Jest kawiarenka francuska przygotowana przez studentki filologii romańskiej z drugiego i pierwszego roku, no i trzeciego też. Są tutaj ciasta francuskie, naleśniki, tosty. Rzeczy na słodko, na słono, można kupić kawę, herbatę. Zapraszamy serdecznie. Dni frankofonii na Uniwersytecie Zielonogórskim mają swoją długą tradycję. Tegoroczna edycja potrwa od dziś do 8 kwietnia. W ciągu tych 4 dni na Uniwersytecie prowadzone będą spotkania z wybitnymi gośćmi z Francji. Będą też wykłady o muzyce, literaturze i malarstwie. Wszystko po to, by przybliżyć studentom piękno i różnorodność kultury z Zachodu. Moim zdaniem sama mentalność Francuzów, ich podejście do życia, poczucie humoru, dystans do siebie, chyba to najbardziej. Brakuje nam tego? Polakom? Myślę, że tak. Zdecydowanie tak. Jutro o 20 w ramach Dni Frankofonii w Czterech Różach dla Lucien zaplanowano wieczór z piosenką francuską oraz karaoke.